Witajcie z tej strony Hodowla ZDW. Jesteśmy dzisiaj z filmem w sierpniu. Pokażę Wam dzisiaj stan hodowli, mniej więcej jaki jest, co tam się zmieniło od ostatniego filmu. No i tak, tutaj standardowo mamy samca srebrnego belgijskiego. On jest taki tutaj najstarszy samiec z tych wszystkich samców, które tutaj mamy. Tak się tutaj prezentuje. Pod nim mamy nowy nabytek. Jest to również samiec srebrny belgijski. Potrzebowaliśmy go do tego, że te samice, które mamy, mogą być spokrewnione z tym samcem, i do tego samca mamy jedynie niespokrewnioną jedną samicę. No, można powiedzieć jeszcze dwie, bo jest jeszcze samica srokacza niemieckiego. Tutaj mamy samca brązowego belgijskiego. No i tak się tutaj te trzy samce prezentują. Na razie tutaj pracuje jeden samiec. Tutaj mamy, włączę światło, tutaj mamy mieszańce samicy srokacza niemieckiego z Belgiem. Standardowo. Tutaj dwa srokacze, takie łaciate, jeden ciemny. Tutaj mamy samczyki. Tutaj mamy samiczki. Również mieszańce samicy srokacza niemieckiego z Belgiem, a tutaj mamy przesadzone młode samicy srebrnej belgijskiej, młode Belgii. Tutaj jeden Belg sobie siedzi na samicy. Tak się tu prezentuje, tu mamy resztę Belgów. To są wszystko czyste Belgii srebrne, po samcu srebrnym i samicy srebrnej. Przejdźmy sobie do samic, tutaj mamy kolejne młode. Mam młode srokacza niemieckiego z samicą srokacza niemieckiego. To są jeszcze te młode po samcu srokaczu. Tutaj mamy samicę srebrną, kolejną samicę srebrną, i tutaj mamy z wczoraj okocona samica z 8 młodymi belgami brązowymi. Tutaj zrobiliśmy nowy patent, dlatego żeby młode się nie rozłaziły tutaj po całej klatce i żeby samica ich mogła przez przypadek nie podeptać, to po prostu taki patent jest, że mamy deskę taką w poprzek. Moglibyśmy zrobić nawet kotnik, czyli wydzielić osobno część klatki dla samego gniazda dla młodych, ale na razie deska sprawdza się, no i po prostu te młode się nie rozłażą po całej klatce, no i samica na nie nie wkica. Także tak się wszystko prezentuje. Wyszedłem stamtąd, żeby po prostu samicy nie denerwować. Także to było na tyle w tym filmie. Zachęcam do subskrypcji na kanale i do następnego filmu.